Panie Adamie, kiedy zaczął pan jeździć na motocyklach? Skąd się wzięła u pana ta pasja? Ogólnie motocyklami zacząłem jeździć w wieku 6 lat. Zaczynałem od Gromit Pony. Pasem do jednego zraził mi wujek. Na początku było tak, że wujek miał problem z znalezieniem miejsca do nauki jazdy motorynką, ale znaleźliśmy boisko szkolne. I tam wujek mnie uczył jeździć tą motorynką. Następnie uczył mnie jeździć po łąkach. I jakoś oszło. Tradycja ogólnie motocyklowa w naszej rodzinie sięga długo, no bo jeszcze przed wojną mój dziadek jeszcze jeździł motocyklem. A jak wyglądały twoje początki przygody z motocyklami? Początki to były bardzo trudne. Wychowałem się niestety bez ojca. Moja matka, pamiętam, ciężko chorowała. Więc no, jak to powiedzieć, moje życie nie było usunęło różami. Niestety mojej mamy nie ma już z nami. Zmarła parę lat temu. Wychował mój wujek, właśnie dzięki temu jemu zawdzięczam moją pasję do jednośladów. Ja boję cieszę się z tego, że pomimo przerwania nauki w liceum, żeby pomóc w domu, pomóc wujkowi, udało mi się skończyć szkołę. Jestem tu, gdzie jestem teraz. Udało mi się osiągnąć no, jakiś w miarę jakiś sukces, nie? Bo to jeszcze nie jest jakiś sukces taki, który bym chciał, bo to dopiero będzie za jakiś czas. Nie? Jak mi pozwoli umiejętności, talent, pozwoli mi sponsorzy, pozwoli mi mechanik, pozwoli mi jeszcze wiele innych osób, które mnie wspierają od samego początku. Bo tych osób jest naprawdę mega dużo. To nie jest tak, że ja sam to wszystko doszedłem. Ja sam z tego zrobiłem bardzo mało. To wszystko to jest praca wielu ludzi. Ogólnie łatwo jest być pasjonatem, jak się ma bogatych rodziców, którzy kupią nowy motocykl. Ciężej jest być osobą taką jak ja, która nie ma pieniędzy na to. Nigdy nie miała pieniędzy. Musiałem pójść do pracy, żeby też kupić swój pierwszy motocykl sportowy. Nie skarżę się nikomu na to, jak u mnie było. Tak było, no każdy ma inne możliwości, że tak powiem. Cieszę się z tego, co mam, nie? Jeśli chodzi o nasz portal i Świnuść, wzbudzasz skrajne emocje. Dlatego chciałem się spytać, jak radzisz sobie z hejtem oraz jak odbierasz zainteresowanie dziewczyn swoją osobą. Bo nie ukrywajmy, komentarze kobiet były bardzo pozytywne. Jeśli chodzi o hejt, no to co mam mówić? Nie przyjmuję się ludźmi, którzy zwykle piszą to, co nie mają nic ciekawego powiedzenia. A jeśli chodzi o dziewczyny, no to według mnie no, w dzisiejszych czasach dużo dziewczyn ma problem ze wzrokiem, więc powinno mieć okulary. Kiedy wystartowałeś w swoich pierwszych zawodach na motocyklu i czemu wybrałeś wyścigi na 1/4 mili? Oj, to było dość dawno. To chyba był 2009 rok. Dowiedziałem się od mojego przyjaciela, że były takie zawody organizowane. One były organizowane na lotnisku w Światowie. To jest koło Kamienia Pomorskiego. On sam zresztą wygrał tę imprezę w 2007 roku, jak pamiętam. No, chyba tak, bo jakoś tak to było. Pierwszym moim motocyklem, na którym startowałem w zawodach, była Yamaha R1 o mocy 152 koni mechanicznych. Więc to był taki motocykl dosyć mocny, więc już tam coś mogłem zrobić na nim. Te wyścigi wciągnęły mi dlatego, bo pozwalały rywalizować z nimi osobami w parach, czyli ścigałem się tam dwójkami. Są wyścigi równoległe, więc fajnie było, spodobało mi się takie coś, taka forma. Czy ciężko jest budować motocykl taki jak twój w naszym kraju? No, to jest niestety zadanie. Bym powiedział, że bardzo ciężkie, bo wiele części mam sprowadzanych z Anglii, USA. Poza tym jest wiele podwykonawców. To nie jest tak, że jedna firma mi wszystko naraz robi, tylko na przykład ramę mam robioną przez inną firmę ze Śląska. Następnie silnik robi mi inna firma, wahacz robi mi inna firma, następnie podwozie, czyli ramę, felgi, wahacz maluje mi inna firma, a następnie nadwozie, czyli owiewki, bak, też maluje, muszę powiedzieć, to nie jest malowanie, to jest hydrografika teraz obecnie, też robi to inna firma. Czyli jest to całkiem skomplikowane. Ogólnie mogę dodać, że poza tymi firmami, które to robią wszystko dla mnie, tą motocyklu, to mimo to jest wspólna praca wielu osób, nie tylko firm, ale też osób prywatnych. No mam tu na myśli wujka Rafała Pasierbka, czyli Sundera 13, który również dołożył swoje 3 grosze do mojego motocykla. Niestety wszystko zajmuje sporo czasu, no bo motocykl musi jeździć po całym kraju w częściach, z jednej firmy do drugiej. Jedna firma zrobi jedną rzecz, następnie jest wysłany motocykl do drugiej firmy. No przez to zajmuje czas. No, to jest najgorsze, no bo motocykl jest zbudowany przez rok czasu, bo on nie jeździ teraz po tym kraju, nie? W USA to wygląda zupełnie inaczej.
bo firma jest jedna, tak zwana firma matka, która buduje od podstaw wszystko, od punktu A do Z. No, w Polsce każdy zawodnik musi posiłkować się różnymi firmami. Jak jeździ się motocyklem o mocy ponad 300 koni po drogach publicznych? Moim zdaniem się jeździ tak samo jak normalnym każdym innym motocyklem. To kierowca, jak wiadomo, decyduje o tym, jak będzie tym motocyklem jechał, nie? Więc to nie jest tak, że motocykl nie wiadomo, co będzie robił, mimo że ma te 300 koni. Jak jeżdżę po drogach publicznych motocyklem, to mi pali bardzo mało ogólnie, bo niektórzy myślą, że taki motocykl pali nie wiadomo ile. To nie jest tak. Mój motocykl po drodze pali około, jak nie skłamać, 600 na 100, więc jest to dobrze. Podczas treningów na lotnisku driftu czy zawodów na linii 4 mili, no motocykl pali dużo. To już pali sporo, bo pali około 15 litrów na 100 km. Jak wyglądają twoje stosunki z policją? O, tam nie jestem jakimś tam bandytą, żeby tam mnie policja zaraz ganiała. Jeśli chodzi o policję, to nie miałem jakichś tam większych problemów. Moim Suzuki zrobiłem łącznie po Polsce chyba 35 tysięcy kilometrów, więc no trochę było, nie? Też jeździł nim mój wujek, więc no zrobiliśmy dużo. Czasami zdarzają się kontrole drogowe, no ale to jest tak, że bardziej ta kontrola drogowa przebiega na tej zasadzie, że policjant jest zaciekawiony tym, jak motocykl jest zbudowany. Bo jak widzicie taki motocykl na co dzień, czy inaczej, jak nie widzicie taki motocykl na co dzień, a zobaczycie jakieś coś na drodze, no to jest ciekawe, jak to wygląda, jak to jest zbudowane, no to często gadamy. No i wychodzi na to, że dużo tych policjantów jest też motocyklistami. I to jest też fajne, bo można pogadać. No zdarzają się też się czarnowce, no ale też jak w przypadku każdego środowiska, że tak powiem. No, ja sam mam ze sobą już grzeszki, ale nie będę o tym mówił, żeby, jak to powiedzieć, młodych ludzi nie moją osobą nie zachęcać do robienia takich rzeczy. To było wiele lat temu, teraz inaczej jeżdżę, jestem zawodnik. A jeśli chodzi o jeszcze innych takich grup, no to na przykład tak samo drifterzy mają ludzi, którzy szaleją po parkingach, palą gumę pod Tesco. No i tak samo jest z policjantami. No, są ludzie w porządku, którymi normalnie przybijam na mieście piątkę, bo znam niektórych policjantów w Finuściu. Są naprawdę fajni, mega się z nimi rozmawia. No ale tak samo właśnie tacy ludzie, którzy no, próbują na siłę coś znaleźć w motocyklu, czy u mnie, czy jak jadę, żeby po prostu mi wbić tą szpilę i ten, i żeby o, złapałem Gutkowskiego, fajnie ten, nie? Znaczy tak samo ta jest sprawa z Chłopczycem, nie? Chłopczyca stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Miał, no jest jego drugi właśnie ogólnie kontakt z policją, że tak powiem, taki niefajny kontakt z policją. Ale jeszcze chodzi o to, to dodam fajną sprawę. Od tego roku mam menadżera i prawnika. No i mój menadżer też jest prawnikiem. Dzięki temu wymyślili fajną rzecz, którą no, znaczy nie, żeby to mi pomoże. Uszczęść się przed taką czarną owcą w policji, bo motocykl mój obecnie tutaj nie jest motocyklem, ale jest reklamą ruchomą. Z tytułu reklamy ruchomej należą mi się odszkodowania tytułu zatrzymania prawa jazdy. Oczywiście jeśli bym coś nawywijał, to wiadomo, że to jest moja wina i tak dalej, no ale jeśli przekroczę prędkość, tam nie wiem, teraz jest chyba 50 na godzinę, a wtedy jest zatrzymanie prawa jazdy, ale pomiar będzie zły, to jak najbardziej należy mi się tutaj odszkodowanie z tego tytułu. Czy uprawiał pan jakieś inne dyscypliny motocyklowe? Uprawiałem dużo, tak muszę pomyśleć chwilę, bo trochę ich było. Od momentu jeżdżenia na szkolnym boisku motorynką, to będę zdobywał doświadczenie w różnych dyscyplinach motocyklowych. Zaczynałem od jazdy w terenie, miałem motorynkę, później wujka Jawę, w sumie CZ-kę, następnie EZ-kę, no i na tym jeździłem po terenie. Potem w wieku tam 10 lat zacząłem jeździć na jednym kole motorynką, zacząłem się uczyć się jeździć. Szło mi tam jakoś w miarę dobrze. No. Następnie pamiętam w 2005 roku zobaczyłem film Huberta Dillona, znanego jako Raptowny, który driftował motocyklem, czyli jeździł nim w kontrolowanym poślizgu. No zrobiło mi to mega wrażenie. Zacząłem MZ-ką trenować taki drifting, nie? Następnie też przez 2 lata jeździłem z policji na tor wyścigowy do Koszalina. To jest taki tor, nazywa się Motopark. Więc prócz żużlu w sumie to, czy żużla, to posmakowałem każdej dyscypliny, jeśli chodzi o motocyklowe. W takim razie pojawia się podstawowe pytanie, czy miał pan jakieś wypadki lub kontuzje? Były jakieś, ale nie były poważne. To nie było tak, że nie wiem, byłem jakiś połamany, pokiereszowany, tam kurczę, nie wiem co tam jeszcze. Pierwszy wypadek zdarzył się, jak miałem chyba 10 lat, jak pamiętam, no coś koło tego. Trenowałem wtedy motorynką jazdy na jednym kole.
No już wtedy mi jakoś tam zaczynało iść, pamiętam. No i upadłem. Miałem małe stłuczenia, otarcia. Na przykład też mogę powiedzieć, że podczas mojej pierwszej wizyty na torze wyścigowym właśnie w motoparku upadłem przy hamowaniu do zakrętu. Poniosłem się i nadal jeździłem, poprawiając swój czas, więc to nie był jakiś mega upadek, który sprawił, że nie miałem jakiejś kontuzji czy coś, czy rozwaliłem motocykl. Tam miałem chyba 130 godzinę hamowania do zakrętu, nie złożyłem się w niego i tyle. Co sądzi pan o zmianach na egzaminach przy kategorii A? Jeśli chodzi o zmiany, no ja na przykład zaczynałem od małych pojemności, a tutaj dużo osób, które siadają na motocykle mocne, no i robią sobie krzywdę. Ja na szczęście no, takie rzeczy nie miałem, no i według mnie każdy powinien zacząć od małej pojemności silnika, stopniowo się uczyć jeździć, nie wskakiwać na głęboką wodę, no i przede wszystkim jeździć i trenować w miejscach tylko przygotowanych, a nie no, gdzieś tam, wiadomo, potrafić coś tam, nie? A jeśli chodzi o naukę jazdy ogólnie motocyklem, to w Świnoujściu mogę palić szkołę nauki jazdy ROI. Naprawdę dobrze tam uczą. Jakie są pana plany na ten sezon? Plany są duże, ale czy te plany wyjdą, to zależy od ludzi, którzy mnie wspierają i którzy mnie wesprzą w nowych planach. Chodzi dokładnie o Mistrzostwa Świata, to są w biciu rekordu prędkości na jednym kole. Od dawna chciałem tam pojechać. Z seryjnym motocyklem udało mi się pojechać 255 godziny na tylnym kole. Wiem, żeby zostać Mistrzem Świata, muszę pojechać co najmniej 351 na godzinę na tylnym kole. Wiem, że to jest bardzo, bardzo trudne zadanie, no ale wykonalne. Wierzę, że to jest wykonalne, bo aktualny mistrz świata Ted Brady dopiero za 12 razem osiągnął tą prędkość, a startował w zawodach od początku, czyli od 12 lat. Poza tym chciałbym jeszcze zrealizować dwa projekty filmowe. Jedna jest osoba znana, druga to jest znana osoba. Mam na myśli tu Karolinę Pilarczyk i Rafała Pasierbka. Jak uda mi się wszystkie trzy rzeczy zrobić, no to będzie fajnie. Jeśli chodzi o przygotowania do obecnej dyscypliny, masz wsparcie wielu znanych osób. Są to m.in. Paweł Szkopka, Rafał Pasierbek czy Adrian Pask. Ile znaczy dla ciebie ich wsparcie? O, wsparcie dla mnie znaczy bardzo dużo, bo każdym się inspirowałem od początku jazdy motocyklem. Fantastycznie w ogóle czuję się, jak rozmawiam przez telefon z taką osobą, bo kiedyś chciałem tą sobie poznać na żywo, no a teraz mogę z nim normalnie porozmawiać jak z kolegą, nie? Więc to jest naprawdę mega, mega dla mnie przeżycie. Nie mogę jeszcze zapomnieć o kilku innych osobach, na przykład Karolina Pilarczyk. Cały dzień tam to, że nauczyła mnie podstaw marketingu oraz tego, jak promować swoją osobę. Pawłowi Przybylskiego, pseudonim Rinas, zawdzięczam to, że w trudnych chwilach, no wiadomo, jak mówiłem, no miałem ciężkie życie, jak byłem młodszy. No i dzięki tam jakiejś osobie jak Rinas, uwierzyłem w siebie, on był takim moim pierwszym motywatorem sportowym, takim moim psychologiem, że tak powiem. A znowu bez Huberta Dillona nie poznałbym driftu motocyklowego, który teraz bardzo lubię. Tym motocyklem turbo, no naprawdę muszę tak się fajnie pobawić na parkingu, że jest mega sprawa. Nie boisz się jechać na Mistrzostwa Świata w biciu rekordu prędkości na jednym kole? Jak wiem, musisz pojechać aż 351 km na godzinę, żeby zostać Mistrzem Świata. No, boję się. To jest najpierw rzecz w mojej karierze, jak powiem. Jest strach, bo to są duże prędkości już, ale to jest według mnie, no, jak to powiedzieć, silniejsze ode mnie, bo lubię adrenalinę, lubię sport ekstremalny. Oprócz motocykli też jeździłem na deskorolce, na rowerze jeździłem wyczynowo, tak zwany upowiedziany stan rowerowy. Skakałem na rolkach, więc od zawsze od małego były te sporty ekstremalne w moim życiu. Zmieniłem się, jeśli chodzi o człowieka, nie? Każdy dorasta, każdy się zmienia. Jestem inną osobą niż jak miałem 15 lat, a mam już prawie 30 lat, więc wiem, jak będą złe warunki, to nie będę ryzykował na siłę, żeby zrobić ten rekord świata. Wierzę, że kiedy dostanę ten mistrzostwa świata, ale no nie muszę dostać w tym roku, mogę dostać za 5 lat, za 10 lat, za 20 lat, mam jeszcze czas. No Ted Brady, mówię, jak powiedziałem wcześniej, zajęło mu to 12 lat, żeby został mistrzem świata, więc mam czas, żeby to zrobić. Robert Kubica rozpromował bolidy F1, jeśli chodzi o dyscyplinę sportów taką w Polsce. Ja bym właśnie chciał rozpromować tą dyscyplinę, którą zaczę się zajmować. Chciałem, żeby ludzie też budowali tego motocykle i wspólnie ze mną w przyszłym roku zaczęli startować w zawodach Mistrzostw Świata w prędkości na jednym kole.
Jesteś teraz wypromowanym zawodnikiem dzięki magazynowi Motormania oraz portalowi ścigacz.pl. Jak pamiętam, masz około 20 sponsorów, więc skąd pomysł na zbiórkę? Zacznę od tego, że zbiórka to pomysł mojego menadżera. Ja nie miałem takiego pomysłu na taką zbiórkę. Niestety, żeby rywalizować na takich zawodach, to potrzeba ogromny budżet, bo to już nie jest tam, nie wiem, 5 tysięcy, 10 tysięcy czy 20 tysięcy, ale no, w moim przypadku potrzebuję jeszcze 35 tysięcy złotych na to, żeby tam pojechać, przygotować się do tego. No, żyjemy w Polsce, więc ciężko znaleźć kilku dużych sponsorów, którzy zamkną budżet na ten sezon. Nawet czołowe gwiazdy motorsportu, na przykład Robert Kubica, mają duże problemy, jeśli chodzi o takie rzeczy. Od poprzedniego roku jesteś wspierany przez firmę FMIC Performers Częstochowy. Jak wiem, masz podpisany z nią roczny kontrakt z możliwością przedłużenia na ten sezon. Ciężko było uzyskać takie wsparcie? Na pewno nie było łatwo, bo firma taka jak FMIC to nie jest taka jak, nie wiem, jakaś mała, drobna firma lokalna. Jest dużą firmą i taka firma musi przekalkulować sobie, czy opłaca jej się inwestować w mało znaną osobę, która zaczyna coś robić. Ta firma no, wspiera takich zawodników jak właśnie Karolina Piraczyk, czy mistrza Polski w driftingu Pawła Trele. Ogólnie mogę powiedzieć też, że jestem jedynym zawodnikiem motocyklowym wspieranym przez tą firmę. Ostatnie pytanie. Jakie ma pan plany na kolejne sezony? Jakie są, ale czy się pojadą, zobaczymy. Zobaczymy, czy motocykl przetrwa ten rok mojej jazdy. Cyklem użytkuję też na co dzień, no i też im driftuję, jeżdżę na jednym kole. Też jakieś tam próbuję na przednim kole jazdy robić. No raczej to akurat nie bardzo mi wychodzi. Przyznaję się, że na przednim kole do końca nie potrafię jeździć, więc mam nadzieję, że będzie lepiej. Jeśli chodzi o plany na ten sezon, chciałbym wystartować w pełnym cyklu, przyszły sezon. Chciałbym wystartować w pełnym cyklu zawodu mistrzostw świata w jeździe na tylnym kole. Oczywiście tylko potrzebuję duży sponsor, bo tu już jest na cały cykl, to już są duże pieniądze. Poza tym chciałbym wystartować na zawodach w Szwecji, w których bije się rekordy świata w jeździe na tylnym kole po lodzie. Te zawody odbywają się w lutym, tam prawie poniżej 0 stopni, więc naprawdę jest tam zimno. Chciałem wystartować w zawodach driftu motocyklowego. To zobaczymy, jak z tym będzie, bo chodzi o to, że kalendarz zawodu mistrza świata w jeździe na tylnym kole może się pokryć tymi zawodami, które są we Francji. A jeśli chodzi o drift motocyklowy, no chciałbym, żeby do tego przygotowała mnie właśnie Karolina Piraczyk. No mam bardzo dobry kontakt, więc no, dużo mi pomogła w życiu. Mam nadzieję, że przygotuje mnie również do tych zawodów driftingowych, których bym też chciał wziąć udział w przyszłym roku. Wiem, że te zawody są podobne, jeśli chodzi o drifting samochodowy. Karolina jest dwukrotną mistrzynią Europy, jeśli chodzi o drifting samochodowy. No i powinna dać radę mi nauczyć tego. A jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to chciałbym też nauczyć się jeździć na przednim kole, co powiedziałem, że no, to bardzo mi sobie idzie. No, uprawiałem stan trawerowy tyle lat, jeździłem motocyklem wyczynowo też wiele lat. No i Dalej mam duże braki w tym, ale myślę, że to jest dlatego, że mam zablokowaną głowę i mam nadzieję, że właśnie Santa 13 pomoże mi w tym. Pokaże mi, jak to robić bezpiecznie, no i będę umiał jeszcze, jeżeli idę na przednim kole. Jeśli chodzi o moją jazdę torową, też mam dużo takich błędów. Wiem dokładnie, jakie mam błędy na torze popełniam. Największe moje błędy na torze, jaki znalazłem u siebie, jeżdżąc bez trenera i ogólnie bez jakiegoś tam przygotowania, to jest zbyt szybkie hamowanie do zakrętu. Właśnie na tym, gdzie poleciałem wtedy, byłem pierwszy raz, nie? Zdziwiłem się wtedy, to jest szybko, momentalnie motor się złożył, pach i ja poleciałem na glebę, nie? No jest jeszcze kilka takich drobnych błędów, które popełniam na torze wyścigowym. Na przykład pozycja moja na motocyklu jest do poprawy na pewno, bo wiem, że też inaczej muszę siedzieć, jak wchodzę w zakręt, inaczej jak hamuję, inaczej jak przyspieszam na wyjście z zakrętu, więc mam nadzieję, że Paweł Szkopek naprawdę pomoże mi w tym i będę takim, jak to powiedzieć, uniwersalnym kierowcą, że będę mógł w każdej dyscyplinie motocyklowej coś zrobić i nie robić sobie wstydu. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo również. Dlaczego warto wspierać takie akcje, jednak szczególnie dlaczego warto wspierać takie osoby jak Adam? Adam zaraził nas swoją pasją, staram się w miarę możliwości wspierać charytatywnie, jak i w akcjach sponsorowanych. Idąc za słowem naszej koleżanki Moniki Ślubowskiej, również świnoujścianki, pomaganie jest fajne, więc serdecznie zachęcam do tego, aby wszyscy w miarę możliwości od grosza do grosza, jak to mówią, wsparli tą akcję, bo chłopak ma szansę zostać mistrzem świata, ma szansę pokazać nasze miasto w dobrym świetle, ma szansę pokazać nasz kraj w bardzo dobrym świetle,
więc dlaczego mielibyśmy mu to zabierać? Adam wcześniej mówił o Robercie Kubicy. Tak jak widać, czasami talent i możliwości nie wystarczają. Potrzebny jest sponsor, potrzebne są pieniądze, potrzebni są inni ludzie, osoby trzecie, które są cały czas z nim i dają mu te dobre słowo, no i trochę pieniążków na rozwój. Więc serdecznie zapraszam wszystkich do wsparcia tej akcji i myślę, że w przyszłości będziemy już w sierpniu, myślę, że możemy razem świętować ten sukces dla nas i dla naszego kraju.